na demonstracji ku czci Mateusza Piskorskiego, który to bezprawnie został uwięziony przez obecny rząd, nazywający się polskim rządem. Niestety działa tak jak po 45 roku ten rząd za Bieruta, Stalina, i zamyka do więzienia byle kogo. Uwaga, o co? O szpiegostwo! Ha, 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 ha! Możemy się uśmiać, proszę Państwa, w dobie internetu i Facebooka. Wiecie, do czego w ogóle Facebook działa? Facebook działa do białego wywiadu, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Niektórzy ludzie pokazują, co jedzą na śniadanie, na obiad, i praktycznie kto chce szpiegować, to siedzi przed Facebookiem i sobie notuje, kto co zjadł na śniadanie. A tego pana o szpiegostwo, uwaga, raz mówiono, że dla Rosji, tak? Rosji, Iraku i Chin. Później okazało się, że nie dla Rosji, tylko dla uwaga, Iraku. Czy wiecie, gdzie jest Irak na mapie? Bo ja tak niedokładnie. No i oczywiście dla Chin. Żeby, nie wiem, produkcja wzrosła Chińczyków w Polsce. No proszę Państwa, bzdura. Pół roku ten człowiek siedzi w więzieniu. No za nic, za nic. Nie, no za to, że ma tak zwaną partię Zmiana, która no niekoniecznie ma taki sam kurs jak partia rządząca. Czyli na przykład, no co on tam, w czym on mógł się narazić? No naraził się na pewno tym, że uznał, że Krym należy do Rosji w tym momencie. Czyli po prostu no, taka geopolityka. Nie, no powiedział tak, jak jest. I to się po prostu już nie podoba. To był współpracownik, proszę Państwa, najbliższy współpracownik Andrzeja Lepera z Samobrony. Bo gdy Andrzeja Lepera ktoś powiesił, oczywiście sprawa nie jest wyjaśniona do dzisiaj. Ktoś powiesił Andrzeja Lepera. W tym dniu staliśmy pod siedzibą Samobrony w Warszawie, gdy jeszcze policja robiła oględziny. Pan Piskorski tam przyszedł i no był, prawda, zaskoczony tą sytuacją. Udzieliliśmy wywiadów. W tym momencie ci, którzy wsadzili pana Piskorskiego, mogą być oskarżeni o jakiś współudział w zamordowaniu pana Lepera, z którym możemy się zgadzać, nie zgadzać, ale na pewno musimy wiedzieć o tym, że u pana Lepera z tyłu było rusztowanie tylko do jego okna. Kto to rusztowanie tam postawił, ten wie, komu postawił, dlaczego postawił i kto stoi za śmiercią Andrzeja Lepera. Być może pan Piskorski miał jakieś informacje, nie wiem. Był, można powiedzieć, Polakiem, który nie patrzy krytycznie na politykę Władimira Putina. I za to siedzi w więzieniu. Czyli no, nie jest wygodny dla rządu Sorosa, międzynarodowych korporacji, które to wywołały całą tą rewoltę na Ukrainie, które doszły do władzy. A cały problem Polski polega na tym, że lobby niemieckie, czyli Platforma Obywatelska, zmieniła się teraz władza w lobby amerykańsko-żydowskie, czyli korporacyjne. Ale oni mają wspólne interesy i jedni i drudzy są za wejściem Polski do układu CETA, który jest dla nas bardzo zgubny. CETA, proszę Państwa, zaleje
prostu sztuczne prawda, organizmy, z reguły one są opatentowane, na przykład nasiona będzie można kupić tylko w firmie Monsanto z Ameryki. To jest, Monsanto jest własnością jak najbardziej niepolską i dla Polski nic dobrego z tego nie będzie. Powiem więcej, rolnictwo polskie jest skazane w tym momencie na zagładę, gdyż rolnicy nie będą mieli prawa siać normalnego zboża, które teraz jest, będzie narzucone z góry jednorazowe zboże wyhodowane w laboratoriach korporacji Monsanto. Elektorat patriotyczny, jak najbardziej patriotyczny, głosował na PiS. Ja też głosowałem na PiS. I wiecie dlaczego ja głosowałem na PiS? Ja głosowałem na PiS po to, żeby PiS, czyli partia Kaczyńskiego w tym momencie, wsadziła do więzienia złodziei z Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, zgadnijcie, ile Platformy Obywatelskiej siedzi w więzieniu dzisiaj. Zero! PiS nikogo nie wsadził! Uwaga! PiS nikogo nie wsadzi! Ale za to wsadził pana Piskorskiego! Brawo! Prawda? A z Platformy nikogo nie wsadził. Pan Tusk jest obecnie królem Unii Europejskiej. Jakoś PiS nie wydał żadnego listu gończego za panem Tuskiem, a powinien. Powinien za wszystkimi złodziejami, za wszystkimi złodziejami, ja jako Polak, obywatel Polski, domagam się ścigania złodziei i morderców narodu polskiego. A tak zwanych więźniów politycznych należy wypuścić. Możemy się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, możemy z nimi dyskutować, ale na pewno nie wsadzać do więzienia, bo taką demokrację to przepraszam, nie chcemy takiej demokracji. No i co to jeszcze muszę powiedzieć? Uwaga! Ja siedziałem w więzieniu za czasów Platformy Obywatelskiej za film o multikulti, prawda? O tym, że nie podoba mi się Gazeta Wyborcza, która pokazuje w Białymstoku, na nagraniu powiedziałem, że ja nie mam pracy w Białymstoku, studiuję w Akademii Obrony Narodowej, skończyłem prawda, tą obronę pracy magisterskiej, drugiego magistra, nie mam pracy, ludzie muszą wyjeżdżać za granicę, a oni nam tu tych obcokrajowców przesyłają. No i proszę Państwa, dla Platformy Obywatelskiej zajęło to tydzień, bym siedział w więzieniu z kajdankami prawda, na rękach. Dla rządu PiS wsadzenie jakiegokolwiek platformersa jest po prostu niemożliwe. Ostatnio akcja z aborcją. Środowiska Platformy Obywatelskie, Nowoczesnej i tak dalej powiedziały tak, że oni się nie zgadzają, że w ogóle tu na ulicę ludzie wyszli, afera, ajwaj. I nagle PiS mówi, że no nie mogą tej ustawy antyaborcyjnej przepchać, zatwierdzić, ponieważ niepokoje społeczne są. Proszę Państwa, niepokoje społeczne. Pan Lis, celebryci Platformy Obywatelskiej, pan, kto tam był? Ci z TVN-u sami, prawda? Ta cała platforma, oni pokrzyczeli, oni mówią, że o, to jest społeczeństwo i oni boją się o niepokoje społeczne. Ale nie boją się tego, że codziennie są zabijani Polacy, zabijani są po prostu w macicach. Bezbronni, tak. Macica,
zabić człowieka, bo ci, co giną, są bezbronni sami, a ci, co giną, są to Polacy. Polacy są nadal zabijani za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest skandal i hańba. Ja nie po to głosowałem na PiS, by PiS bał się Platformy Obywatelskiej i całej tej, jak pan Kaczyński powiedział, jak to było? Co to było, panie Eugeniuszu? Jak to było? Drugiej, żeby PiS bał się ludzi, Polaków drugiej kategorii. Drugiej kategorii, znaczy stalinowców i tak dalej. Złych Polaków. Polaków, którzy źle dla Polski życzą. No i cóż, pan Piskorski jest po prostu takim symbolem dzisiejszej wolności słowa, której tak naprawdę nie ma, bo można mówić wszystko, ale tylko tak, jak władza chce. Kiedyś to była Platforma, teraz się okazuje, że PiS wcale tej Platformy nie ściga za to, co oni robili, nie za to, co mówili. Mówić można wszystko, tak? Ale się okazuje, że oni po prostu kradli nasze pieniądze z podatków. I gdzie są te pieniądze? Gdzie jest ta Platforma? Platforma powinna siedzieć w więzieniu już od roku. A przynajmniej Donald Tusk. Donald Tusk cieszy się wolnością. A pan Piskorski siedzi w więzieniu. I taką mamy zmianę. Zmiana na lepsze? No, myślę, że nie do końca. Kończy mi się bateria, więc będę kończył. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Mów, działa. Zamykam. Trzeba nacisnąć. No teraz. Zamykam zgromadzenie. Brawo!